Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych pozostałymi po spożywających napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Od wielu lat w naszej ojczyźnie coraz głośniej mówi się o intronizacji Chrystusa na króla Polski. Liczba zwolenników tej idei stale rośnie. A dziś słyszymy w dobrej nowinie, że Jezus usuwa się na wieść, że ludzie chcą Go obwołać królem. Dlaczego? Czyżby Jezus nie chciał zostać naszym królem? Wszystko rozbija się o nasze pojmowanie królestwa. Ludzie nasyceni do syta chlebem cudownie rozmnożonym przez Jezusa chcieli Go obwołać królem, ponieważ spodziewali się dobrobytu. Nie pracować, ale jeść do syta. Na tym w ich mniemaniu miało polegać królowanie Jezusa z Nazaretu. A dlaczego my chcemy, aby Jezus był królem naszej ojczyzny? Może spodziewamy się dobrobytu i pokoju pod Jego panowaniem. Ile w postulowanej intronizacji jest rzeczywistego wypełniania woli Bożej, a ile naszej interesowności? Jezus jest królem Polski. Jest królem wszelkiego stworzenia, niezależnie od naszej decyzji, niezależnie od aktu naszej elekcji. On jest Panem z urodzenia, a nie z wyboru. Uznanie Jezusa za Pana i Zbawiciela musi dokonać się indywidualnie w sercu każdego z nas. Z natury rzeczy królowanie Boga jest wieczne i niezależne od ludzkiej intronizacji. Jedynie od nas, od naszego posłuszeństwa Jego woli zależy, czy ma On we mnie swojego sługę czy wroga. Niech każdy z nas dziś pomyśli o tym, czy rzeczywiście jestem poddany woli Boga i czy w ten sposób Jezus jest dla mnie Panem i Królem.